Dzisiaj jest kolega Wiking, tutaj siedzi. Tutaj drugi. Fajny ten CPM. O, nie? No. Ja do tej pory mówię na stację CPN. Nie, no. O, jakie fajne filtry. O. Olej silnikowy Lux. O, mam jeden zegar, tylko nowszy, szachowy. A tutaj widzę jeszcze taki retro. Nad tym się zastanawiałem, czy tego gdzieś nie powiesić. Tylko już, kurczę, nie wiem, czy nie mam za dużo tych wszystkich rzeczy. No ale może jak jeszcze tak chwilę postoi tutaj. O, CWS logo. To by pasowało. To by pasowało nad tego. Nad Sokoła. Jeszcze spytamy ten CWS. Nowy ten, nowy telefon. A tego CWS-a ile cenisz? 150. 150. I to kiedyś też były raz na 2 miesiące. Słuchajcie, dostałem tu od kolegi taki prezent. Będzie nad gdzieś tam w tym nowym warsztacie wisiał. Do Sokoła i danie CWS. Fajnie. Zardzewiały lekko, no ale trudno. No. O, i masz te gałki. Gałki różne fajne. Jak cię można namierzyć? Jakby ktoś chciał coś kupić, to... To zapraszamy na motobazary. Na motobazary najlepiej, nie? No, czy musicie, bo wiesz, niektórzy nie chcą wychodzić z domu, tylko przy paczkomacie siedzą. To w paczkomatach muszą... nie mieszczę się do paczkomatu. Czy to jest różna, czy...? Od 8 dyszek do 3 stówek. No, ale mniej masz ich, nie? Poszło, wiesz co, w Łodzi bardzo dużo poszło. Mhm. Mam w tej chwili chyba ze 3 nowe przywiozłem, ale jeszcze ich nie zdążyłem. Jedną dzisiaj zrobiłem tylko na... Mhm. Jakaś z nowych to doszła, o, tam zdążyłem odpolerować, a jedna jest taka fajna, jaka jest ukruszona, tutaj musiałem to nadlać, ale jeszcze się nie zrobiono, to jest nowy nabytek. No, no, fajnie, kiedyś była moda na te gałki. Dobra, uciekam dalej, na razie. Aha, o, stare świece. A ten, co będzie? Stary... Masz jakieś stare świece? Nie. Tu jest jakieś. 130. 130. Okej. 5,5 tuwy. Ile taką świecę cenisz? 8 dyszek. Jest podświetlony, jest na LED-a. Stacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tutaj dużo tam, więc jeżeli chcecie coś tutaj kupić z tego, no to niestety, no niektórzy są właśnie tylko analogowo, czyli trzeba pojechać, zebrać się na bazar i... Dzień dobry, cześć. I trzeba sobie ten, trzeba kupić... A ja to ostatnio sobie kupiłem właśnie to i już wisi na stodole. Harley'a, ten neonik. Czy to w sumie jest plafon taki, nie neon? Zarozumiały, a on taki chyba nieśmiały. Nieśmiały, ale... No. Czego to było? Komar? Ale nie męczą tej, twoje koledzy? Komar? W jakiej cenie komar? 2000? 2000. Ile dom? No. Proszę, ale nie powiedziałem, bo wiesz, to tajemnica handlowa, nie? A te siły gorące też są, nie? 1000 są ceny. Ciekła. Jest Easy Rider, siema. Cześć. Tu jedna cena uciekła. No widzę właśnie, poczekaj. Dobra, ja skończę na razie. No, wszystko wycenione, ale ładnie, no. Czekaj, bo tu widzisz, uciekła. No. O, zarejestrowano, opłacony 5,5. Nowy przegląd na 2 lata. Siadać i jeździć. Siadać i jeździć, no. Fajna. Zresztą, co tu jeszcze jest ciekawego.
Dobra. Miłego handlu, cześć. Ja przyjdę zero. Automobil klub. Czechosłowacki. Tatra. Muszę się jeszcze raz przejść drugą stroną. I scena? O, 13. 13. Bo jest naklejka, ale ten. Tak, bo bezbarwnym napisane. Taka atrakcyjna, że zmazano. Ja się dostał, a tutaj zobaczymy jeszcze co tu jest. Te 300. Można sobie sprawić te 300 na laska. Mogę zapalić. Tak? O, kurczę, taki pokaz to zawsze w cenie. Pali od strzała. Strzała. Można powiedzieć po koledze, że rwie się do pana. Rwie się do jazdy. Dzięki ci. Jeszcze raz. No, pali na dobry, bo to ktoś kupił. Jakiś namiar na ciebie właśnie, żeby ktoś, jak ktoś powie, kupuje, tylko numer do sprzedającego. Czy ten? 504, mogę podać. No to możesz podać, no to podaj ja na tym. 504-143-88. Z Poznania tu jesteś. No, ale tam zaglądnij później, jak będą film, to pod, w komentarzach często ktoś tam, nie? Albo do mnie maile piszą. No, no, no to te, śmiało no. Można coś tam ten. Obserwujemy, obserwujemy, tu z kolegą cały czas zabierzemy. Super, to dzięki, drugi, miło. Na razie. No, tu jest. Taka sama. No, jest numer na tą WZ. Czekaj, tu jeszcze jakiś ten. No. Książeczki. Tutaj mamy ciuszki. Cześć, cześć. Dzisiaj bez motocykla żadnego? Tak, za plecami stoją trzy sztuki. Za plecami? Gdzie? A, tutaj. I to widzisz, to jest w drugą stronę, będę musiał iść, wiesz, drugie okrążenie. Jasne. Dobra, do później. Do zobaczenia. No, dzisiaj jest ta giełda taka duża, że muszę sobie zrobić dwa kółka. A już wiem z doświadczenia, że jak będę chodził lewa-prawa, to coś ominę. W jakiej cenie ta tabliczka? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Akurat dla pana. WR1, no właśnie, tak wypatrzyłem, że... Siedem dyszek. WR1. To WR... chyba rowerowa jest, tak? Nie? Motorowerowa. Motorowerowa, no. WR1. Dobra, no ale mam już trochę tego. Mam już troszkę tych tabliczek. Ale fajna. To chciałem się zapytać, tam można pana odwiedzić w tym sklepie u pana? Czy... W tygodniu, no. Tak? Można. Można, no, można, tak. Można. Jesteśmy tam zazwyczaj, tylko jest... Sklep jest zamknięty, ale trzeba dzwonić. Tarabanić. Teraz oglądamy sobie pana odcinki, zadowolenie, jesteśmy fajnie punktowani. O, super, teraz to dzięki. Tak samo, wszystkie reportaże. O, to miło mi. Oby tak dalej było. Dzięki. W jakiej cenie ten komar? 11. 11? O, jakaś jest wersja specjalna, czy on jest w oryginale w ogóle? Pierwsza, która by go zrobiła, nie? Mhm. Kajdanki gratis. Kajdanki gratis, no. No to jest oryginalny lakier chyba, nie? No malowany. Czy malowany był? Myślałem, że taki gdzieś pod kołdrą był chowany.
masz te filmiki na YouTube, nie? Tak, tak, tak. Tak. Oglądałem ostatnio. No. Z lutego, z Łodzi. Znaczy ja tam już od półtora roku, wiesz, z różnych bazarów, ja także to... i z Poznania też, no i teraz Komar będzie, no. Za 11. Na razie chyba najdroższy, którego widziałem, ale jest faktycznie, wygląda zacnie. I co, dokumenty, jakie wszystko jest? Nie, jest tym silnikiem. Nie, nie. Aha. Czy to takie jak w Żakach i w tych? Coś takiego. Żak nie, to Rysiu. W Rysiu. No, on ma tu tą osłonę chyba też troszeczkę inną, nie? Zakryta, no. To jest oryginał, jest to odnowiony. Mhm. I który to jest rok? 61. No, ładny. Miłego handlu. Jeszcze na razie. No, Komar 11 tysięcy, ale te ceny lecą do przodu, no. Dobra, ja tutaj doszedłem chyba do początku. Tutaj mamy jeszcze jakieś tabliczki różne. Filce polerskie można polerować, chromować. Kartowany. Lakier proszkowy. To co, to jest do czyszczenia? Czy? No to jest tlenek ceru, czysty, apteczny. Aha. Jeżeli ma pan jakąś pastę do lakieru, okazuje się, że ten lakier jest proszkowy i ta pasta go nie bierze, ześlizguje się, to wtedy na ten filc, gdzie już jest ta pasta słaba, dosypuje pan tlenek ceru, wciera palcami i pasta się od razu robi 3 razy mocniejsza. Aha, to taki... Wtedy bierze i lakier proszkowy, i emaliowane stare rzeczy, i szkło, i inne tam rzeczy. I stal hartowaną, na przykład ostrze bagnetu czy szabli, to też jest stal hartowana, zwykła pasta bardzo ciężko to bierze. Mhm. Dosypiesz pan tlenek ceru, tylko musi być już ta pasta na filcu jako spoiwo. Bo jak pan suchy proszek nasypie, to go rozkurzy, nie? Tak, 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 tak. No, jego się dosypuje na powierzchnię już na filc, na starą pastę jakąś tam, nie? A. Chociaż niektórzy robią samym proszkiem, ale to mam przygotowane specjalnie takie cieniutkie filce, bo jak się weźmie na przykład taki gruby i tu sypnę ten proszek, to on cały pójdzie w głąb. No tak. A na cienkim już nie ma za bardzo gdzie pójść, nie? Nie ma gdzie uciec. No to fajna rzecz. A ale wie pan co? Kiedyś musiałbym ten wypróbować. Tlenek ceru, no to wziąć sobie za 2 dychy wypróbować. Tlenek ceru jest bardzo dużo na Allegro i sprzedają po taniości, tylko żaden nie pisze ile procentowy, a tu jak byk pisze 100%, nie? Mhm. O, proszę pana. 100%, faktycznie. Tak jest. Pierwszy gatunek. A, tak, proszę pana, bo dlaczego nie piszą ile procent? Bo dobrze wiedzą, że mieszają z kredą i z wapnem. I mieszają ile wlezie. No tak, tak, że to, co sprzedałem, to tak jak ten każdy biały proszek, tylko to tutaj mieszają. Ale wie pan, jest prosty test, tylko trzeba się dowiedzieć, że tlenek ceru jest odporny na mocne kwasy. Więc sypuję trochę do kieliszka, zalewam kwasem siarkowym od akumulatora i od razu widać, czy była dosypana kreda, czy nie. Aha. Bo jak było dosypane, to wszystko zaraz kipi, bo kwas reaguje z kredą, z wapnem, nie? Uh-huh. A z czystym tlenkiem ceru nie reaguje. No, dobry tlenek. A ta pasta na gwinty, to co to jest? To jest Lipkera. Jak pan wkręca śrubę w aluminium, czy w tytan, czy w kwasówkę na sucho i pan dociągnie jakąś tam siłą, którą potrzeba, to już ten gwint jest zatarty. Już przy próbie odkręcania pan zrywa gwint. Uh-huh. Trzeba dawać jakąś pastę. Albo francuskie Loctite, czerwony lub niebieski, albo to jest Lipkera biała pasta. Uh-huh. O, to dobrze ten, dobrze wiedzieć. Zwłaszcza, bo ja to stosuję i na śrubę stalową, w stalowym korpusie też. I gwinty hydrauliczne, żeby uszczelnić też. Mimo, że w internecie gdzieś sprzedajesz też to, czy nie? Czy nie, tylko na bazarach? Nie, jestem na Allegro wystawiony, ale jest ogniwa litowo-jonowe i większe akumulatory. To mam, to. Ale jak cię tam znaleźć? No, to by trzeba ten... Jakiś nazwa, coś? A ma pan coś do wpisania? No ja mam... Nie mam do wizyty. Zapamiętam. ELSEV, no nie zapamiętam. Podkreśnik PC55, no. No ale na filmie mam, bo nagrywam na ten, na YouTube'a, więc może komuś się po prostu z was przyda, ktoś ja szuka. Ja miałem kiedyś dużo rzeczy na Allegro, a jak chciał podkręcać śrubę, że 2 razy w miesiącu przesyła, że zmienia regulamin. Tak. I kurde, dokręca śrubę, dokręca i patrzy, ile odeszło. Jak nie odeszło, to dalej dokręcać śrubę. Znam to, bo też... Ustawiłem pewne ceny, pewne jakieś tam wartości, co mogę wystawić, jaki tytuł dać, żeby mnie znaleźli, bo to decyduje jedno słowo, nawet jedna litera, że wyszukiwarka pana ominie albo pana znajdzie. Tak, klient, tak, nie? Tak. No. Albo są pod spodem, bo ktoś jest nieopłacony. Tylko zobaczę tutaj te auta jeszcze, co tutaj się dzieje.
M20. Części do samochodów z PRL-u, słuchajcie. Jest tutaj, o. Ale fajna ta Warszawa. To jeszcze jest, słuchajcie, taka chyba jedna z pierwszych Warszaw, bo widzę, że jeszcze, bo ma tam z przodu, a ostatnio taką sprzedałem tutaj koledze taką lampeczkę. I zobaczcie, tutaj ma jeszcze licencja ZSRR. Fajne te zegary są w środku. Ładna, ładna. Tutaj też mamy coś obok. To. Ale dobra, nas interesują starocie. Idziemy na starocie. Co tu jeszcze wynajdziemy, bo jest duży ten bazar. Zapraszam do zobaczenia większej ilości, bo tutaj z tej wizyty powstało na kilka filmów. O, to jakiś tester do czegoś? Tak, akumulatorów. O kurczę. Artefakt. Jeszcze. To. Stanowisko, no. Ile to ceni? Nie wiem, wiesz? Muszę pytać. Nie ma właściciela. Mówię, się teka, o. Teczkę. Ale numer. Teka akt. Można na kogoś założyć teczkę, słuchajcie. Ciekawe, po ile takie teczki. Nazwa zakładu pracy. Ty, a teczki w jakiej cenie sprzedajesz takie? Te teczuszki. No. Ale Boże, bo tam są teki na Wałęsy jeszcze. No właśnie, tam nie wiadomo na kogo jeszcze jest teczka, strach się bać. Jest po 2 złote sztuka. Po 2 złote sztuka. Nie no, to jak za darmo. Pełno, jak za darmo. Ja to wyciągłem z kadry. To. W kadrach było. No to nie, kurczę, nie wolno tego politykom pokazywać, bo oni zaraz będą zakładać. Weź nawet nie, nie myślcie o mnie, debila. No, prawidłowo. Whisky in the jar. Żyjcie ludzie własnym życiem, a nie patrzcie to, co się dzieje z idiotami. O, właśnie. Co potrzeba? Nie no, już prawie taką teczkę bym kupił, tylko że w moich szpargałach by znowu leżała kolejny fan. Ramy nie, ramy. O, kubki po złotówce, ale fan. Kot psotek. Ale fajne. Ale fajne. Są takie uszczerbienia, ale te uszczerbienia dodają sznytu właśnie, nie? O! Żebo! Ile te... Co to sprzedaje? Nie wiadomo. Tak, żeby w środku też... Kto chce, może kupić. Kto chce, to bierze, no. Tam stoją przy samochodzie. Ale to fajnie, bo się nie zbije jak taki ten. Nie, to tak mówię, kurde, jak gdzieś taki... No, slow life. Jak pod namiotem, mówię, na gazówce, do wody zagotowania, kurde, do kawy. Nie, no to pewnie, to jak znalazł, no. Rewelacja. Tak, retro. No. O, to jeszcze z Grzesiem porozmawiałem z Muzeum Znakła z Nadnotecią. Zapraszam też, Muzeum PRL-u. Kupiłem 3 kubeczki, skusiłem się dla dzieciaków. O, ktoś tu też mówił, że nic nie kupuje. Ale to tak jest, że coś się nie zobaczy fajnego, to... To szkoda nie kupić, nie? Albo później się żałuje. Cykle zabytkowe. Różne części do zabytku. Idziemy zobaczyć teraz tą stronę. To jakie DK? 91. W jakiej cenie takie coś? To za dyszkę. Za dyszkę. Na razie, dzięki. Halo, to mówi, oj, tak. To siedzenie ile kosztuje? Siedzenie 350. Pokażę z kodu, mogę zobaczyć. Ale fajnie, bo w patynce. Matko, jest tutaj tych motocykli dużo. O, zobaczymy. Tu, o to już nie mam siły się wam pytać. Już jestem tutaj trochę godzin. SHL-ka. A SHL-kę ile cenisz? Ta za 5, ta 8,5.
Dziękuję. Dzięki. A to? Jeszcze mi powiedz tylko? To jest za dyszkę też. Też za dyszkę. To jest power. 46? Fajnie. Fajnie to wygląda. O, tu jakiś silnik. Dobry, cześć. Taryfa. To fajnie. Taksometr. Taksometr. Witajewska. Hebamy. O, to był taki temat w Stanach. Dużo ludzi zbiera takie różne jakieś pinki Disneya tam. Cindap. W jakiej cenie ten Cindap? 9,9. A. Jest 9,5 jeszcze. Stara cena przed denominacją. Czy, który to jest rok? 36. Ty, ale zbiornik w super stanie, nie? Musiał być czymś zabezpieczony chyba, że taki ładny. Już to będzie widać. Ekstra. O, tutaj mamy różne części nowe. W jakiej cenie te motocykle? 866. 866. Czerwona skrzydła. Jeszcze włoską na tych skośnych zębach. A to na skośnych. Ale mam używane jeszcze na skośnych. Fajnie, dzięki. Lepsze ciśnienie niejako niż... Idę, słuchajcie, już drugą tą. Drugą rundkę. Najpierw byłem z tamtej strony. To jest ten. O. Znamy już cenę tego Ariela? Tak, 35. 35. No na ostatnim byłem. A tutaj? 15. Wszystko z papierami. Mhm. Ale licznik fajny tutaj. Fajnie to wygląda, dzięki. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku piątkowym. Dzisiaj wielki piątek nawet, więc wielki odcinek bazarowy. No i co? No i fajnie, bardzo fajnie wspominam ten bazar. Bardzo fajni byli i kupujący, i sprzedający, i klimat, i ten... No fajnie, wiosna, czuć wiosnę, dużo różnych motocykli, dużo różnych części, dużo różnych staroci. Ja tam się obkupiłem. Takie bazary są fajną rzeczą, że można właśnie wymienić coś sobie, tak? Bo coś już nam leży, już jesteśmy tym znudzeni, więc możemy pojechać na taki bazar, sprzedać trochę tego przysłowiowego złomu, a kupić sobie coś innego, coś co nas teraz interesuje na bieżąco, więc to jest fajna sprawa. Dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj coś tutaj zdążymy, nie Grzesiu, bo ja miałem plan, o tutaj się pojawił ten Heritage, który jest zresztą do sprzedania, bo wymieniam trochę kolekcję, zakupiłem, niedługo przyjedzie tutaj koło 5 nowych Harley'i, więc te starsze, tego mam chyba już trzeci rok. Nie, ale to leci ten czas. Ale ładnie wygląda. Tutaj był problem z tarciem opony, ale to dlatego, że po prostu były... tutaj w softailach są amortyzatory te takie poziome. I one były za nisko ustawione. Jest wymieniona nowa oponka, nówka, funkiel nówka, nie używka. Będę chciał z nim pojeździć i może jakiś odcinek z nim nagram, jak on jeździ. Niech się trochę cieplej zrobi, więc...
na pewno ten Harold, no chyba, że się sprzeda, bo ostatnio spod lady kilka motocykli się sprzedało tego. To jest 19 tysięcy mil ma, więc jak ten, prawie jak nówka. Ale myślę, żeby tutaj tą, wrzucimy chyba na podnośnik, bo wczoraj żeśmy to składali, jak oglądaliście vloga. Wrzucimy może tu WL-kę i ściągniemy gaźnika. Tak? Dobra, przerwa, bo tutaj bramy robią, zaraz wam pokażę, bo już w końcu po 4 miesiącach doczekaliśmy się bramy. Co prawda na razie na mój koszt, a nie ubezpieczalni. Ubezpieczalnie na razie gra w tego, ping-ponga czy to? Aha, co, z WL-ką, nie? Żeby tam przeczyścić filtr, bo widziałem, że w zbiorniku są jakieś... nie wiem, co to jest, piasek czy jakiś ten, więc może filterek tam trzeba odkręcić, odkręcić gaźnik. Możesz napompować koła i zaraz sobie nim tutaj wjedziemy i zobaczymy ten gaźnik, już będzie fajnie, będziemy mogli wypróbować. Jest też paczka już z narzędziami, ale to zobaczymy, może już po świętach to zrobimy, bo i przyszła dzisiaj paczka z Magtomu, z magnesem neodymowym, zaraz wam to pokażę. I przyszła paczka z jakimiś prezentami dla widzów, ale to już dzisiaj za dużo. Ja tu jeszcze muszę jajka malować, panie dzieła, nie? No, koszyczki i takie tam inne. Swoje wczoraj pomalowałem. Kupiłem dzisiaj matę, bo tam żeście mi doradzili, żeby do tych, do jak się nazywa? Do szuflad, z Jato wrzucić taką matę. To jest mata antypoślizgowa, jest dostępna teraz w jednym ze sklepów sieciowych za 29,99. Tylko zobacz, jak ona jest duża, bo ona jest niby do bagażnika. Ale myślę, że spokojnie trzeba by zobaczyć tylko, jak ją najlepiej podocinać. I tam na... Może na 4 szuflady nawet trochę starczy, mała. Nie? Trochę mała, bo bym sobie do wanny kupił. O, i byś się ten... Byś się nie ślizgał! No, a teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. Cześć! Przyjechała ekipa i będziemy w końcu mieli, jak pamiętacie, tutaj ten zimowy wjazd w bramę jednej pani. To są wymieniane. Niestety niby tutaj nieduże uszkodzenia były tej bramy, bo to brama pani sobie wjechała i troszeczkę tak uszkodziło, ale niestety słupy zostały zruszone. Aż 4 słupy, więc to wszystko idzie do wymiany. No i zobaczymy. O, już jest... Jest już rów. O matko, to było tak ten? Zabetonowane mocno? Tak. Tu już jest na ten nowy, tak? O, no i będzie wymianka. Powiem wam, że historia z ubezpieczalnią jest bardzo długa i ja już tego wam nie mówiłem, ale było tak, że najpierw oni bardzo długo nie odpowiadali mi na w ogóle na maile, na zapytania, co ja mam zrobić, czy oni będą naprawiać, czy będą mi zwracać pieniądze, czy jak to ma wyglądać. Po czym napisali mi, że ja muszę to jakby na własny koszt zrobić i przedstawić im później fakturę. Więc znalazłem wykonawcę, znalazłem nawet tańszego wykonawcę, producenta tych bram, bo miałem pierwszą wycenę chyba na 14 tysięcy, później znalazłem chyba na 12 czy na 13, więc było 1000 mniej. I mi to oczywiście wysłałem, że mam tą tańszą firmę i że to robię. Później przyszedł mail tam po tygodniu, czy proszę o zdjęcia naprawionej bramy. Ja mu napisałem, że no niestety nie mogę wysłać zdjęć naprawionej bramy, bo dopiero żeście mi odpisali łaskawie niedawno, że ja mam to robić. No i po kilku dniach przychodzi mail, odrzucone, tam coś tam, że się nie należy odszkodowania. Mówię, Jezu, co za firma, no ale napisali później, że dobra, zobaczymy, jak to się skończy, mam nadzieję, że się nie będą czepiać, że nie wiem, że na przykład są inne teraz, inne będzie to sterowanie tej bramy. Aj, niekończąca się opowieść. O, a dobra, tutaj jest WL-ka, która wjedzie na podnośnik jako pierwsza. A tutaj, jak pamiętacie, było tam przy moim biurku wisiały, a wczoraj już Grzesiu powiesił tutaj te szyldy. Zobaczcie, jakie szyldy mamy harlejowskie, fajne. Może coś się wam spodoba. Wystarczy wejść na motozloty.com i zrobić zamówienie. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. O, teraz tu z harlejowskich rzeczy to te są nowy fajny wzorek. O. One tak wychodzą seriami, że się na chwilę pojawia jakiś, o, tutaj mam ostatnią sztukę, na przykład tego knakla. I już tego już później nie mogę domówić, bo te są też fajne z modelami.
No, dobra. Tak, podlewali tu róg z dołu i od razu podlali ten słupek. Dobra, mam radę. No, macie dużą wiertarkę, wkrętarkę. Dwa metry darowe i jedziemy. Ale ekspresowo tu idzie chłopakom, nie wiem, to jak porządna firma, to można te, można pracować. Będzie dzisiaj brama. Będzie brama, a ja wam powiem tak, jest dużo paczek przyszło. Magtom. Magnes, słuchajcie, magnes. Wczoraj widziałem Adi Wejherowo miał odcinek jak łowi z magnesem. A tu patrzcie, a tu nagle magnes do mnie przyszedł. Jak to się wszystko składa dobrze. Tu mamy Faris, firma Faris. To znaczy, że tutaj są narzędzia na konkurs i różne koszulki i różne rzeczy. To jest producent właśnie tych podnośników. Ale był też tutaj sąsiad Alek, przyniósł mi wędliny. Kiełbasę swojskiej roboty. Alek, jak oglądasz, to wielka dziękuwa. I jeszcze dostałem coś takiego. Widziałeś łysy? Kiedyś już mieliśmy tylko w szklanych Motorheada sos. Ale jego syn też handluje tymi śledziami takimi. Surströmming. To taki podobno bardzo fajny zapach mają. Zobacz łysy. Widziałeś te śledzie takie o smaku, o zapach, znaczy smaku to nie wiem, ale zapach. Patrz. Co ty tam robisz? Aha, tutaj się... Zabieram te. Zobacz, to są te takie, że otwierasz i padasz. Musimy zrobić test. Test śledzia. Ale to otwierasz po świętach, żebyś przeżył. I ja też, żebym przeżył. Otwierasz i padasz. To trzeba w zimnym podobno, więc to coś do zimnego, żeby jeszcze bardziej nie padnąć. Jeść w lodówce. I... Motorhead. A, Motorhead. No, fajna, fajna sprawa. Także dzięki, Alek, za takie dary. A my idziemy w WL-kę może ruszyć, a paczki będziemy chyba otwierać, nie wiem, na następnym odcinku. Jest morowanko, zobaczymy czy nasz podjazd wytrzyma. Weź to. Ten hamulec nawet działa, ale to jest coś tak opieszale. Proszę. Tak. Wiesz, jakby to nawet jechać. Nie. Ale patrz, przystawimy. Pójdź na szkolenie z tego. Operacji. Jesteś cały. Cały w kadrze jesteś. I teraz proszę opuścić. Poczekaj. Poczekaj, słuchajcie. O. Grzegorz, to przyspieszony obsługa. Musimy zacząć mikrofony używać też. Mikroporty, bo mamy mikroporty. A nie, dobra, już wiem. No. Uczymy się. Co? Teraz mam wjeżdżać? Nie. A? Odpalić można. Dobra. Co, tam są jakieś blokady? Tak, tam, tu są blokady. Proszę pana, tu są blokady. Widać. Tak, widać. Normalnie zostanę tym, tutuberem, tak? I czy... No właśnie, było ten. Tu zabezpieczamy. Live byśmy robili równocześnie. Tak, ja się do tego nadaję jak do krojenia cebuli. Fajnie, że teraz zjazd jest. Dobra. O! Czekaj, i teraz tutaj tak. O! Dobra, i tu pięknie. Kurde, normalnie ty. Dobra, i uwaga. O! Wyżej. O! O! Ty! Jechał! Prawie o własnych siłach. Jest. Dobra. O! I tu znowu kręcimy. Mam ręce, to nimi kręcę. Teraz pytanie. Chyba, że go na podstawkę tylną postawimy. Tak! Dobrze by było, ale i tak go pasem musimy spiąć, bo...
No lepiej. Ty! Co ty robisz? Uważaj! No. Jeszcze tyle? Co tam jest? Coś się tak krzywoczy. Damy go na podstawkę? Czego tam ty no? Tu trzeba odgiąć. Proszę. O, daj na dół. O! Jest. Dobra, tylko że go damy teraz. Aha, to może go do góry damy i... Trzymasz. O, hopa, hopa. Jest, stoi. Stoi. Taki pod... No i super. Taka podstaweczka. No. Przekazuję. Przekazuję pałeczkę. Pałeczkę, przekazuję pałeczkę. Ale... No i super. Poczekaj, to możemy go teraz delikatnie... Tak, tak, ale ja... Ale nie mamy delikatniejszego pasa, tylko taki gruby? Kupiliśmy teraz na targu, na torak w promocji. Tak. Mamy... Korków? Nie. A co? Kabel się upalił? Ale to może z tego jakby... Młody, a ma pan drugie gniazdo, żeby się podpiąć? Tak, gdzieś jest. To czekaj, ale to co gdzieś wybiło, może samą tą wybiło, bezpiecznik. O, tak to jest, jak jest robota. O, patrz. Tak, czekaj, dobrze. Ale dobrze, dobrze, wiemy, że... Wiemy już, że na razie nic nie wiemy, ale już będzie nie. Dostęp do gaźnika. Jeśli chodzi o pas, to wiemy, że trzeba pozarabiać. Ja mam takie... Ale ekstra, nie no, tutaj to będzie robota. Dobra, na razie chyba starczy. I tu jakąś blokadę, albo trzeba ściągnąć chyba tą stopkę, żeby to nie spadło nam. Albo jest gdzieś tu blokada. Albo... Przyjdzie Janek albo Helenka i patrzcie, jaki tu mamy dostęp. Nie no, rewelacja, jakieś pajęczyny tutaj. I tutaj mamy tak. Tu jest kranik i tutaj z tego już włączymy tu jeszcze nasze światełka dodatkowe, o, ale powiem wam, że rewelacja, nie ma, tutaj sobie, o, robimy tak, no i teraz możemy robić tu inspekcję WL-ki. Co tutaj słychać w niej ciekawego? O, tutaj taki, nie mam zamontowanego takiego zaworka. Myślałem, żeby zaworek zamontować, żeby właśnie się nie działy takie rzeczy, ale teraz to można coś robić, nie Grzesiu? Tak, 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 tak. Teraz to... coś można robić. Tak, no. Mówisz tylko... Za długi? Ty to może obwiąż go jak naleśnika, tak w koło. Dobrze, żeby było go tutaj gdzieś... Aha. My mamy tutaj, tak? To widzisz, to już jest lipa. No to trzeba faktycznie jakimś tym, ale to ja nie wiem, czy jak będziemy to tak przy... Nie, to aha, trzeba pas tutaj... jeden pas trzeba zrobić specjalny do tego i... Żeby był, no... Zaraz pomyślimy, nie może być... żeby czegoś nie uszkodzić, no to jak sąsiedzi. Jedno zrobimy, a sześć rzeczy będzie zepsutych. O, oryginalna instalacja. Chyba, że tutaj możemy dopchać delikatnie go do tego? No. A tu i o co tu zahaczyć? No tu zahaczy ty mnie. Aha. No dobra, to zaraz coś będziemy robić. No ważne jest tutaj, żeby... Ważne jest ten, żeby to będziemy odkręcać. A, bo mają ten, zamówiłem też kasty wczoraj. Na popularnym serwisie wysyłkowym zamówiłem kilka kast, więc to wsadzimy i będę sobie już tutaj to mył, tam żeście wczoraj mi dali trochę rad. Ja mam różne jakieś środki właśnie do mycia silników, do mycia różnych rzeczy, więc to trzeba będzie najpierw ten syf cały wymyć i z tym będziemy działać, ale najpierw jeszcze chciałem z tym ruszyć, bo też mnie to denerwowało, jakiś czas temu nie można było go odpalić i no i tak trochę słabo. A powinien tu palić od strzała. Prądy są, wszystko jest. Sprawdzimy jeszcze. Sprawdzimy świece. Mam gdzieś tutaj ten klucz taki specjalny do świec. I zobaczymy.
co z świecami. Będziemy go odpalać, może jakąś rundkę zrobimy, coś tu się będzie działo. Dobra. Zdradzę wam tylko małą tajemnicę, że w następnym odcinku, bo dzisiaj się tyle działo, że po prostu dogram to do kolejnego jakiegoś bazaru, bo i był motoszreku i dzisiaj jest kolega Wiking, tutaj siedzi za sterami i sobie rozmawiamy, wspominamy, jest też syn Wikusia, także do następnego. Nie wiem, kiedy wyleci ten odcinek, czy w święta, po świętach chyba, bo w święta to tak może chwilę odpocznę, ale jakiś, nie wiem, śmigusa dygusa. Śmigusa dygusa. No. Także no, trzymajcie się. Tym miłym tutaj akcentem WL-kowym na dzisiaj kończę. Witam w ogóle wszystkich nowych widzów, którzy tutaj doszli, witam starych. Serdecznie mi miło, że tutaj się udzielacie, że piszecie komentarze, że oglądacie, że te wyświetlenia cały czas rosną. No i standardowo pamiętajcie o tych takich... pamiętajcie o abonamencie łapkowym, czyli łapka, komentarz. I jak jeszcze nie kliknęłeś subskrypcji, to bardzo będę wdzięczny, jeżeli to klikniesz. I widzimy się w następnym odcinku. Już niedługo pewnie jakieś odcinki z informacjami o webie. Co tam się dzieje, bo umowa dotarła, wszystko jest, sprzedaż jest gotowa, ale chcę zrobić jakiś taki z hukiem otwarcie tych biletów, więc na to jeszcze chwilę trzeba poczekać, muszę się zebrać, teraz święta, właśnie dzisiaj Wielki Piątek, jutro sobota, więc życzę wam tam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i żebyście tam rodzinnie, świątecznie albo spędzili tak jak chcecie, bo to wiadomo, nie każdy lubi, jak rodzina przyjeżdża, szczególnie jak są jakieś tam niesnaski i takie tam różne rzeczy. Nie, Grzegorzu? No. Grzegorz na ten moment na przykład wyjeżdża z kraju i będziemy oczekiwać, czy powróci do nas. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Weba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba. Na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Przerobimy. Pięknie. Jak przerobimy to... Przerobimy, to się wyrobimy może, to się do świąt. Tylko nie wiadomo do których. (Śmiech)